Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo. W dzisiejszym materiale, który jest sponsorowany przez Intela, będę budował kompa dla Agu. Agu jest youtuberką, nagrywa głównie gameplaye, czasami sobie streamuje. No i ja zostałem poproszony, żeby zbudować dla niej kompa. Mam nadzieję, że ten komputer pozwoli jej lepiej wykonywać swoją pracę i że po prostu będzie jej się grało przyjemniej i szybciej składało filmy. Dla Was też mam mały bonus. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę wygrać taki procesor i9-10850K, więc jeżeli ktoś z Was ma chrapkę na tą 10-rdzeniową bestię, oglądajcie materiał do końca, żeby wiedzieć, jak wziąć udział w konkursie. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Dobra, tylko będę się gapić niestety w dół ekranu, więc może to źle wyglądać, ale trudno. No ja też się patrzę w laptopa, a nie w kamerę, więc ten... No, słuchajcie, to jest to, że my się nie patrzymy w ogóle w swoje kamery. To przepraszamy Was strasznie za to, ale wiecie, to jest dla nas też trochę nowa sytuacja, taka na odległość, wiecie. W normalnych warunkach to bym tutaj Agu w ogóle zaprosił do studio. A ja bym bardzo chętnie odwiedziła. Miło mi Cię gościć tutaj u siebie na kanale. Pomyślałem, że fajnie by było na początku, jakbyś nam powiedziała troszeczkę, o czym się zajmujesz, co robisz. No, tak jak powiedziałeś, Agu, mam na imię Agnieszka, ale na kanale znana jestem jako Agu, zajmuję się graniem w gry. Nagrywam gry już od prawie 4 lat, w sumie niedługo będzie rocznica, no i w sumie to jest to, czym się zajmuję. Co jest nie tak z Twoim obecnym kompem, w sensie może nie co jest nie tak, tylko co chciałabyś, żeby działało lepiej, szybciej i tak dalej? Na pewno największym problemem na ten moment dla mnie jest renderowanie filmów. Ostatnio wprowadziłam green screena i przez to render wydłużył się nawet do 2 godzin czasami. Wyobraź sobie, że 30-minutowy film renderuje mi się 2 godziny. To jest masakra, zwłaszcza, że nagrywam praktycznie każdego dnia. I to jest główny problem i coś, co chciałabym, żebyś poradził tak naprawdę najbardziej. Jasne. Ty, jak rozumiem, montujesz w pakiecie Adobe, tak? Tak. Okej, no pakiet Adobe to akurat jest troszeczkę taki jego urok, że on no, ma swoje humorki, jeżeli chodzi o sprzęt i działanie. My będziemy Ci składali kompa na Intelu i z nowym RTX-em i tutaj te dwa komponenty będą w stanie akcelerować to, więc mam nadzieję, że będą rendery trwały szybciej. Jaką pierwszą grę będziesz chciała przetestować na nowym kompie? Chyba wrócę do Wiedźmina. Do Wiedźmina, w porządku. Tak. Będzie działać dobrze, to Ci jestem w stanie zagwarantować. Coś jeszcze masz takiego ciężkiego? Czy coś jeszcze mam? Wiesz co, na ten moment nie wiem, ale pewnie jak Cyberpunk wyjdzie, to i spróbuję też pokombinować coś z tym. No, to myślę, że spokojnie, jak Cyberpunk już wyjdzie, to będziesz mogła zrobić tak wszystkie suwaczki, tak wiesz, na prawo. Tak, takie, tak. O, no to gramy, tak. Dobrze, no to ja Ci nie zabieram w takim razie więcej czasu. Wiem, że to musi być smutne tak czekać na komputer, więc no jest smutne, dlatego do roboty. Do roboty, tak, to szybciutko. Ja już idę. Dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki Spoko. Za rozmowę. To do usłyszenia, hej. Do usłyszenia, papa. Many, many minutes later. Jaki komputer obecnie ma Agu? Myślę, że to może być ciekawe dla niektórych z Was. Mamy tutaj i7-8700K chłodzoną Grandisem 2, 1080, 16 GB RAM-u i SSD-ka Samsunga Evo. No i część z Was może stwierdzić, że hej, to całkiem niezła specyfikacja. No i macie rację, to jest całkiem niezła specyfikacja, ale w momencie, gdy no jednak waszym głównym zajęciem jest właśnie robienie filmów i nagrywanie gameplaya z gier, to niezła specyfikacja to czasami może być po prostu troszeczkę za mało. Dlatego będziemy budowali dzisiaj nowego peceta. Zresztą z tego peceta weźmiemy kilka części, w gruncie rzeczy obudowę, bo tak jak rozmawiałem z Agu, zależało jej nie na bajerach, tylko na faktycznej funkcjonalności i na tym, żeby ten komputer, który nowy jej składamy, posłużył jej długi czas i faktycznie mogła robić to, co robi, szybciej i lepiej. Niebieskie serduszko naszego urządzenia to oczywiście i9-10850K. Jest to procesor, który ma 10 rdzeni, 20 wątków, no i turbo do 5,2 GHz, bazowe taktowanie 3,6. Jest to procesor, który nadal bardzo dobrze nadaje się do gier. Duża liczba wątków na pewno też pomoże przy streamowaniu, gdzie jednak faktem używamy NVENC-a, no ale program do streamowania, taki jak OBS, cały czas chodzi w tle, więc duża ilość wątków się przyda. Pamiętajmy też o tym, że Agu będzie montować filmy w pakiecie Adobe.
Pakiet Adobe, czy nam się to podoba, czy nie, najlepiej działa z procesorami Intela, bo po prostu przez wiele lat był optymalizowany pod te procesory, no i są niektóre operacje, które po prostu działają szybciej, głównie ze względu na QuickSync, czyli taki pakiet, który pozwala akcelerować montowanie filmów, ale także niektóre operacje w Photoshopie zdarza się, że działają szybciej. No, a jak mamy i dziewiątkę? To oczywiście płyta na chipsecie Z490. Tutaj konkretnie model od MSI, Tomahawk. No i myślę, że będzie to całkiem niezła płyta. No i też mamy dwa sloty na dyski M2, więc będziemy mogli tutaj ich sporo załadować. RAM mamy 32 GB, 3200 MHz, taktowanie Corsair Vengeance. Mam bardzo podobne zresztą na swojej platformie testowej. I słuchajcie, kwestia RAMu. Zanim się odpalicie, że to jest komputer za 10 tysięcy i mamy RAM, który jest taktowany 3200 MHz, posłuchajcie to, co mam do powiedzenia. Moglibyśmy wrzucić jakiś super wyczynowy RAM, bo chipset Z490 bez problemu łyka nawet RAM, który jest taktowany na 4400 MHz. Po prostu to wszystko zależy, ale no tutaj zdecydowanie przyda nam się ilość RAMu, a nie jego wyczynowa szybkość. Mamy dodatkowy 1 TB dysk od Samsunga 970 Evo. Bardzo fajny dysk. Agu ma jeszcze dysk 512 GB w swoim starym PC-cie. I zrobimy tak, że ten ze starego PC-ta SSD będzie służył na system, na programy i na klipy do montowania. Natomiast ten 1 TB będzie prawdopodobnie służył do przechowywania gier. Do tego Agu ma jeszcze dysk twardy 3 TB dodatkowo na archiwum czy jakieś gry, które niespecjalnie korzystają z prędkości SSD-ków. No, jak komp do streamowania i do grania 3080. No, wybór nie mógł być po prostu inny. Akceleracja NVENC pomaga również w pakiecie Adobe. NVENC również pomaga przy streamowaniu czy nagrywaniu gameplaya. Do tego Agu gra w gry na rozdzielczości 1440p, więc myślę, że taka karta spokojnie posłuży jej na parę lat. To konkretne chłodzenie jest bardzo chwalone przez wielu recenzentów, zwłaszcza za dobrą blokopompę. I z racji tego, że my i9 nie będziemy jakoś specjalnie podkręcać dla Agu, bo ważne jest to, żeby ten procesor działał jej stabilnie, myślę, że taka 240 mm chłodnica bez problemu sobie poradzi. Ciężka cegła, zasilator 750 W od Corsaira, 80 plus Gold, modularny zasilacz, bardzo dobry, myślę, że będzie służył również przez parę lat. Jedziemy. Zaczynamy sobie od płyty głównej. Tak będzie nam najprościej. O, ale fajna płytka. Wyciągamy sobie naszą płytę i możemy użyć naszego pudełeczka jako naszego roboczego testbencha. Tak nam będzie najwygodniej, żeby nie kłaść tego bezpośrednio na stoliku. No i mamy naszą płytkę. Płyty główne z chipsetami Intela mają piny wbudowane na płycie głównej, więc tutaj sobie otwieramy. Jak widzicie, tutaj nasz procesor ma trójkącik i dwa takie wcięcia. Tutaj jest zaznaczony trójkącik na tym plastiku. I jak sobie otworzymy nasze zabezpieczenie soketu, to widzimy tutaj, że są takie wpustki. I teraz delikatnie bierzemy i wkładamy nasz procesorek tutaj. Następnie zamykamy, robimy tak, siup. Wyskoczył nam plastik. I wszystko gotowe. Procesor bezpieczny. Tutaj mamy napis, który instruuje nas, które kości należy włożyć jako pierwsze, czyli analogicznie będzie to ten slot i ten slot. Tutaj sobie odbezpieczamy takie klipsy, bierzemy kości, sprawdzamy, czy tutaj nam elegancko się wszystko zgadza, no i dociskamy, aż usłyszymy, jak klipsy zeskakują na miejsce. Ok, tutaj mamy taki fajny dodatkowy radiatorek, który sobie zamontujemy. My sobie tutaj zamontujemy ten 500-gigowy dysk. Dajemy go sobie elegancko do slociku i tutaj go sobie przekręcimy taką malutką śrubeczką, którą łatwo jest zgubić, więc uważajcie na to. I sobie tu śrubujemy. Śrub, śrub, śrub. Mamy fajny termopadzik po to, żeby nasz dysk miał eleganckie, fajne temperaturki. No i sobie przykręcamy. Z chłodzeniem sobie zrobimy tak, że w momencie, gdy mamy wyciągniętą płytę, zamontujemy sobie backplate, czyli takie mocowanie do naszego chłodzenia, a później się zajmiemy montowaniem samej chłodnicy. Mamy oczywiście zawsze w instrukcji z danego chłodzenia opisane, jak zamontować taki backplate i jak przymontować bez problemu chłodzenie, więc każdy z Was sobie powinien bez problemu dać radę. Spasiło. O, elegancko nam siadło. Akurat w przypadku tego chłodzenia montuje się to tak, że wkręcamy sobie śrubki. Anegdotka na dzisiaj. Pamiętajcie o tych backplate'ach z chłodzenia, bo ja zawsze się łapię na tym,
że zwłaszcza jak mi się śpieszy, zapominam o tym backplate'cie i zawsze mi się potem trafi taka obudowa, że tego backplate'u nie da się tam zamontować bez wyciągania całej płyty z budy, więc pamiętajcie o tym, nie zapominajcie. Najgorzej, jak się człowiek śpieszy. Dobra, słuchajcie, musimy wybebeszyć te części stąd, bo Agu nie chciała nowej obudowy, stwierdziła, że ta jej pasuje i woli przeznaczyć pieniądze na przykład na dodatkowy dysk. Czy to dobra praktyka? Na pewno warto wiesz, wyczyścić. Ja pamiętam, jak ja tu przyjechałem z komputerem swoim. No. Też ci go wyczyściłem. No. Nie ma sprawy. Załadujemy tutaj naszą nową płycię. Ostrożnie oczywiście. Wiecie co jak co powiem wam, ale Agu miała zrobiony naprawdę bardzo ładny cable management. Mam nadzieję, że dorównam. O matko, ale ciężki. Tak sobie go wziąłem jedną ręką. Zawsze zapominam, że te korsarze tyle ważą. Piękniutki, modularny zasilaczek, zamontujemy sobie, podepniemy kable i montujemy chłodnicę dalej. Chłodnicę można w tej konkretnej obudowie zamontować na kilka sposobów. Pamiętajcie, że gdy mocujecie chłodnicę na froncie, starajcie się zrobić zawsze tak, żeby węże były na dole, chociaż o tym będę miał niedługo cały materiał. Natomiast my zamontujemy chłodnicę u góry, bo akurat 240 mm chłodnica może być w tej obudowie tak zamontowana. No i jedziemy, śrubeczka, podkładeczka. Elegancko, bierzemy sobie śrubełki, całkiem sporo miejsca tutaj mamy. To jest 1080, to jest 3080, patrzcie to. No jest różnica trochę, nie? No, troszkę. Tak z 2,5 razy by się zmieścił ten tekst. No mam wrażenie, że tak. Okej. I dobra. I siup. Weszło. Mamo, ale potwór. O, mamy podpórkę wspierającą. Myślę, że to by było całkiem niegłupie, żeby ją zamontować rzeczywiście. Fajna ta podpórka. Myślę, zdecydowanie warto do tych wielkich kart, żeby, kurczę, nie nadwyrężać tego naszego slotu PCI Express, bo ogromna jest ta karta. Zobaczymy, podepniemy to górą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, lepiej wygląda to na dole puszczone. Przynajmniej mi się bardziej podoba. Pierwsze odpalenie. Nie działa, świetnie. Żartowałem. No jak widzimy, mamy tutaj 32 giga RAM-u, wszystko jest wykryte poprawnie, nasz procesor jest wykryty. Musimy tylko jeszcze włączyć profil XMP, tak żeby nam wskoczyły kości na wyższy profil. I jeszcze sprawdźmy, zgadza się, mamy nasze dwa dyski zainstalowane M2, jeden 500 giga, drugi 1 terabajt. Czyli wszystko śmiga, nie pozostało nam nic innego jak zainstalować Windowsa i trochę go potestować. A, no i jeszcze cable management trzeba zrobić. Okej, moi drodzy, komputer poskładany, ja zainstalowałem tutaj system i posprawdzałem, czy komputer jest stabilny, zrobiłem kilka testów i chciałbym się teraz z nimi z wami podzielić. Jeżeli chodzi o granie w gry, no to ten komputer to prawdziwa bestia, myślę, nie powinno to nikogo dziwić, jest tutaj połączona jedna z najmocniejszych dostępnych kart graficznych, czyli 3080 z niemal najmocniejszym konsumenckim procesorem Intela, więc wszystko to śmiga nam naprawdę bardzo dobrze. Tutaj dla przykładu w Need for Speed Heat, którego ogrywałem na rozdzielczości 4K, no bez problemu dobijaliśmy do okolic 90 fpsów średnio, więc jest to wynik naprawdę bardzo dobry. Z racji tego, że to nie jest mój komputer, a ja nie mam zbyt wiele czasu na testy, gdyby ktoś z was był zainteresowany, jak takie połączenie działa, no to chciałbym was odesłać do materiału, który znajdziecie tutaj na temat 3080, który robiłem. No jest to praktycznie jedna z lepszych możliwych kart graficznych, jakie możemy tu i teraz dostać, albo nie możemy. Zależy, jak z dostępnością jest.
Podczas stres testu procesora i karty graficznej komputer maksymalnie pobierał z gniazdka 660 W. Natomiast w przypadku, gdy graliśmy w Need for Speed Heat, no to ta liczba spadła do 520. Mamy tutaj jeden z najmocniejszych komponentów, więc nie powinno nikogo dziwić, że komputer lubi sobie zjeść troszkę prądu. Jak natomiast wygląda kultura pracy? Myślę, część z Was mogła mieć tutaj poważne obawy o to chłodnicę 240 mm. Moim zdaniem jest to absolutne minimum, z jakim można podchodzić do tego procesora i to tylko pod warunkiem, że nie zdecydujemy się go podkręcać. Gdyby ktoś z Was celował w tego typu procesor i chciałby go podkręcać, to uważam, że absolutnym minimum wtedy jest chłodnica 280 mm czy 360 mm, bo te temperatury naprawdę potrafią wysoko iść, gdy zdecydujemy się takiego procka podkręcać. Podczas grania w gry okolice 65 stopni, stres test blenderem około 82 stopni, no i wówczas, gdy katujemy komputer Prime'em 95, który korzysta z instrukcji AVX, które jak wiemy znacząco podnoszą temperaturę tego chipu, no to tutaj temperatury potrafią nam skoczyć do w okolice 90 stopni. Jest to wysoko, nie bójmy się tego powiedzieć, aczkolwiek pamiętajmy też o tym, że nikt nie siedzi na co dzień i nie katuje kompa takim Prime'em 95 i do tego, co Agu robi, czyli do grania w gry i do streamowania czy montowania w Adobe Premiere, to taka chłodnica 240 mm sobie spokojnie poradzi i te temperatury nie będą ani troszeczkę podbiegać pod te 90 stopni. W idealnych warunkach zdecydowałbym się nawet na undervolting tego procesora, bo on bardzo dobrze się undervoltuje, ale z racji tego, że nie mam zbyt dużo czasu, żeby przetestować jego stabilność, wolę nie ryzykować po to, żeby po prostu Agu miała stabilny komputer. Na pewno jednakże, jeżeli byłby to mój komputer, ja na undervolting bym się zdecydował i wtedy można by jeszcze spokojnie zejść niżej z tego typu temperaturami. A, no i zmieniłem pastę termoprzewodzącą z tej oryginalnej, która była na chłodzeniu IO, na Cooler Mastera. Oczywiście testy były przeprowadzone na zamkniętej obudowie. Ja po prostu tutaj do klipu ją otwarłem, żeby nam szyba nie odbijała światła. Myślę, że to jest jasne dla wszystkich, tak? Koniec końców ja uważam, że ten komputer wyszedł całkiem nieźle i wydaje mi się, że Agu bez problemu na parę lat będzie miała spokój i będzie mogła bez problemu sobie streamować, nagrywać i montować i że ten komputer będzie jej służył i pomagał robić to, co robi. Konkurs! Zapowiedziałem, że będzie. I tak, będzie. Możecie wygrać dokładnie taki sam procesor, jaki ma Agu. Czyli całkiem niezły. Nie tak dawno temu Intel brał mocno udział w promocji gry Marvel Avengers. No i pomyśleliśmy, że również w tych klimatach przygotujemy dla Was konkurs. Tak więc pytanie brzmi, jaki bohater Marvel Avengers ma Twoim zdaniem największą moc i dlaczego? Pytanie otwarte, myślę, że nawet młodsi widzowie powinni sobie poradzić z kreatywną odpowiedzią na tego typu pytanie. Oczywiście regulamin konkursu znajdziecie w opisie, a także datę, do którego dnia będę sprawdzał komentarze. Moi drodzy, tyle z mojej strony. Oczywiście podlinkuję Wam tutaj również kanał od Agu. Możecie wpaść, zobaczyć, bo z tego co wiem, ona będzie robiła jakieś testy. Mam nadzieję, że ona również przeciora ten komputer w Adobe Premiere. Z racji tego, że ja nie mam żadnego z jej projektów, to mam nadzieję, że ona już porządnie ten komputer sprawdzi. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.